Witam Was serdecznie w Chełmie. W Psalmie 116 jest napisane tak. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi, otchłani. Uciski i zmartwienie przyszły na mnie. Kiedy przetłumaczasz to sobie z oryginału, dowiadujesz się, że to są osoby. Że więzy śmierci, trwogi, otchłani, uciski, zmartwienie tutaj są opisane osobowo. Że to nie są zjawiska, ale to są byty demoniczne. Więzy śmierci, trwogi, otchłani, uciski, zmartwienie. Jeszcze troszkę ciszy. Diabeł każdego dnia przychodzi do człowieka właśnie w taki sposób. Spójrz na to tylko i wyłącznie z takiej codziennej perspektywy, ile razy się martwisz. Ile przychodzi ci rzeczy do głowy, które mówią ci o tym, co się dzieje wokół ciebie i że powinieneś na tym właśnie się skupić. Umysł nasz jest tak wyćwiczony w tym, aby się martwić, że nie wie kiedy, a pozwala się tak ściskać, że przestaje funkcjonować w sposób racjonalny. Przyzwyczailiśmy się do tego. Wręcz wmawia się nam, że nie martwienie się to jest w ogóle problem. Jeśli się nie martwisz, jesteś uznany za człowieka, który jest nieodpowiedzialny. Więzy śmierci, trwogi, otchłani, uciski, zmartwienie. Byty demoniczne, które każdego dnia przychodzą do człowieka w takim celu, aby uniemożliwić mu na patrzenie na prostą rzecz, na to, że moja i twoja wiara, one są zupełnie w innym miejscu, nie w naszym umyśle. Wiesz, umysł twój nie myśli myślami wiary. On nie jest w tym wyćwiczony. Wiesz, czym on jest wyćwiczony? W martwieniu się, w rozważaniu problemu. Pojawia się problem w twoim życiu i pierwszą reakcją umysłu to jest rozważenie problemu. O, problem. Muszę go rozwiązać. Wiesz, co to jest? To demoniczna siła. Ona właśnie tam przyszła i teraz chce, żebyś skupił się na rozwiązaniu problemu. Ale ten psalm dalej mówi, czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia, wzywać będę imienia Pana, spełnię śluby moje wobec całego ludu Jego. Wiara w zbawienie, wyznanie wiary w zbawienie i skoncentrowanie na uwalnianiu miłości. Kiedy do mnie przychodzi myśl o tym, że mam rozwiązać jakiś problem, rozumiecie? To już uznaję ją za opresję demoniczną. Pierwszą rzeczą, którą ja mam zrobić, to ja mam uwierzyć w to, że Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty rozwiązał ten problem. Że właśnie ten problem jest rozwiązany. To nie jest problem, który ja mam rozwiązać. To nie jest problem, który ja mam rozwiązać, ale Słowo Boże mówi, żebym podniósł kielich zbawienia. Kielich zbawienia, żeby było. I dalej jest napisane, drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Wielu myśli, że ten werset mówi o męczeńskiej śmierci. Ten werset nie mówi o męczeńskiej śmierci. Ten werset mówi o umartwianiu w naszych duszach tego, co przeczy naszej wierze w Jezusa Chrystusa. To jest cenne dla Boga, kiedy ty zamiast rozważać problem, zaczynasz wznosić kielich zbawienia i powiedzieć i mówisz, Jezus, ja wiem, chociaż tego nie czuję, chociaż nie widzę, chociaż w ogóle to się nie mieści w moim umyśle, ale ja wiem, że ten problem został rozwiązany. To jest wiara twoja, jesteś człowiekiem wiary. A Duch Antychrysta zawsze będzie chciał cię odwrócić od Chrystusa. Każdego dnia, milion razy dziennie, będzie przychodził w małych rzeczach, w malutkich rzeczach i mówił, rozważ problem. Zastanów się, człowieku.
i będzie ci dawał wszystko do głowy, tylko nie wiarę. Kiedy będziesz się uwielbiał Boga, powiedz: Panie Boże, ja wiem, że moje problemy już zostały rozwiązane przez Ciebie na krzyżu Golgoty. Ja się teraz, Ojcze, uczę, w jaki sposób mam przyjmować te rozwiązania. Ja się, Ojcze, uczę. Ja podnoszę kielich zbawienia. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym i nad tym problemem. Zrób to teraz, kiedy będziesz wielbił Boga. Tak! Uwielbisz Go i tak On zostanie uwielbiony. Właśnie tak. Czym odpłacę Panu? No czym odpłacisz Panu dzisiaj? Odpłacisz Panu tym, że będziesz wierzył. Tym odpłać Panu, że będziesz wierzył, a nie rozwiązywał problemy. Ten świat niech rozwiązuje swoje problemy. Ty nie musisz rozwiązywać swoich problemów. Rozwiązania są Tobie dane. One są. Zrozum je. Nie trzeba ich stworzyć. One są. Trzeba je odnaleźć. Jak? Wierząc. Najpierw wierząc. Najpierw wierząc. Powiem Wam coś, zanim zaczniemy uwielbiać Boga. Jestem bardzo zajętym człowiekiem w różnych dziedzinach. A kiedyś Duch Święty do mnie powiedział, tak jak intensywnie pracujesz, tak możesz odpoczywać intensywnie. I powiedziałem: dobrze. I zapomniałem. Zapomniałem, że mam sobie zorganizować jakieś wakacje. Zapomniałem. Rozumiesz? Nie skupiłem się na tym miesiące temu. Tak? I zacząłem prosić Bogu tą rzecz, ale jednocześnie zacząłem się troskać. Mówię: Boże, już się zbliżają wakacje, chcę znaleźć coś na Niego, żeby no po prostu, żeby wszystko miało ręce i nogi. W ogóle ja nie mam nawet czasu, żeby się na tym skupić. Tak chodziłem za 2 tygodnie po 3. Tak się bujałem. I któregoś dnia dochodzi do mnie taka prosta rzecz. Czy Ty w ogóle wierzysz w to, Arku? Że te wakacje 2018 to zostały dla Ciebie zorganizowane 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, czy Ty w to nie wierzysz? Ty mi odpowiedz na to teraz, którego dnia się modliłem po prostu, rano. I uświadomiłem sobie prostą rzecz, ja w ogóle w to nie wierzę. Ja spokutowałem tam na kolanach, powiedziałem: Panie Boże, przepraszam Cię w ogóle, że nie wierzę w tą rzecz. Zmiłuj się nade mną, od dzisiaj ogłaszam, Panie Boże, że to jest dla mnie zorganizowane. To jest dla mnie zorganizowane. Kilka godzin później wszedłem do internetu. W mojej głowie pojawiła się informacja o jednym mieście. Wbiłem sobie to miasto. Popatrzyłem na mapę tego miasta. W jednej sekundzie wiedziałem, do którego pensjonatu mam napisać. Zadzwoniłem i powiedziałem tak. Powiedziałem wszystko to, czego nie miałem prawa otrzymać. Mówię tak, mam tylko jeden wolny termin, mam jakąś tam sumę pieniędzy na to przeznaczoną i potrzebuję naprawdę coś takiego większego, żebym ja tam nie musiał siedzieć w jakiejś ciasnocie, bo ja intensywnie pracuję. On mówi: wie pan, to może być trudne, ale ja poszukam. To mówię: wie pan co, został mi jeden pokój. To duży jest pokój. Mamy teraz promocję, więc to kosztuje tyle i tyle. I wie pan, kurczę, tylko no jest jeden termin, nie wiem, czy on jest terminem dla pana, bo można przyjechać 15 lipca do 28, może to wyglądać. Tylko ten jeden termin. 15-28. Wtedy nasze dzieci jadą na kolonie i mówią: żebyście zrozumieli jedną rzecz. Wszystko w Twoim życiu jest ważne dla Jezusa. Od najdrobniejszej skórki w Twoim najmniejszym palcu u nogi, która Cię uwiera i nie pozwala Ci żyć zwycięskim życiem, po potężne zmiany na pułapie Twojej służby, finansów, relacji, małżeństwa, wychowania dzieci. Kiedy będziesz dziś uwielbiał Boga, powiedz: Panie Boże, ja rewituję moją wiarę. Panie Boże, ja podnoszę kielich zbawienia. Nie ma rzeczy za małych i nie ma rzeczy zbyt trudnych dla mojej wiary w to, co Ty zrobiłeś na krzyżu Golgoty właśnie dla mnie. To jest ta miłość.
to ta miłość, to jest ta miłość. Nagnij swoją duszę do wiary dziś, skromnie do wiarstwa. Rozpieprz w drobny mak najdrobniejszy element niedowiarstwa i rozważania problemów w twoim życiu, bo nie do tego zostałeś powołany. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty jesteś ciągle ten sam, że tam na krzyżu Golgoty w Chrystusie Jezusie dałeś nam wszelkie rozwiązanie, rzeczy małych i dużych. Jezu! Thank you.
Yeah.
o wszystkich duchownych w enklawach Kościoła Katolickiego. Jeżeli mnie teraz słyszysz, jesteś człowiekiem, który realnie szuka Boga. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś związany z systemem Kościoła Katolickiego. Chcę, żebyś nie bał się opuścić ten system religijny. Nie bój się, że sobie nie poradzisz. Jeżeli jesteś księdzem, zakonnikiem, kimkolwiek, kto został uwiązany przez więzy religii i humanizmu w Kościele Katolickim, jeżeli jesteś trzymany teraz przez te więzy, jeżeli boisz się, to ja teraz w imieniu Jezusa przeklinam wszelkie demoniczne siły, które cię opresjonują. W imieniu Jezusa ja związuję siły religii i humanizmu nad tobą. W imieniu Jezusa ja mówię, nie bój się teraz, człowieku Boży. Ty, który odnalazłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i za Jego potężnym imieniem, nie trzymaj się tego systemu. Nie trzymaj się Babilonu. Idź za Jezusem, kiedy postawisz swoją nogę. Tam, gdzie będzie twoja wiara, tam będzie z tobą Bóg. Możesz nic nie mieć, nic nie rozumieć więcej o życiu niż to, co się stało w twoim życiu przez te mury. Możesz być związany z towarzyszami, ale Duch Święty wyswobodzi cię. Nie bój się, nie bój się. Stań twarzą w twarz z twoimi demonami. W imieniu Jezus zwyciężysz, zwyciężysz. Nie musisz tam być. Hakata la 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 makata safara la 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 hai. Bo ty jesteś Święty Duchu. Ty, który dałeś nam władzę nad demonicznymi siłami Babilonu. My teraz jako Kościół Boga Żywego poprzeklinamy wszelką siłę Babilonu, wszelkie pomieszanie religijne i humanistyczne. W imieniu Jezusa wygłaszamy teraz wyzwolenie dla ludzi, którzy ulegli tym systemom. W imieniu Jezusa wyzwolenie.
Thank you.
pojawi się kolejny pośrednik. Bezgraniczne bezpieczeństwo. Duch Święty prowadzi do zależności, prowadzi do poddania i prowadzi do posłuszeństwa. Thank you.
pod ziemią, ani nad ziemią nie ma żadnego prawa zaprzeczyć tym słowom. On wypowiedział dobre słowo tobie. Dobre słowo. Dobre słowo. Uczynił cię synem, córką, dziedzicem tego, co do niego należy, a do niego należy wszystko. Nie musisz się bać. Prawdziwa miłość usuwa bojaźń. Usuwa bojaźń. Usuwa bojaźń. Usuwaj teraz bojaźń. Jeśli miałeś najdrobniejsze elementy lęku przed Bogiem, bałeś się, że Go zawiedziesz. Bałeś się, że obrazisz Go. Bałeś się, że Twoje działania są niedoskonałe, za małe, za słabe. To teraz nakaż odejść temu. Ponieważ On namaścił się. Namaszczenie Świętego utwierdza cię w Twoim dziedzictwie teraz. Jesteś dziedzicem. Dziedzicem. Miłość nie ma bojaźni. Gdyż prawdziwa miłość usuwa bojaźń. Również jakikolwiek lęk w sprawach Twoich życiowych, codziennych jest usunięty przez miłość Bożą. Usunięty. Powiedz, że się nie boisz niczego i nikogo. Powiedz, Panie Boże, nie boję się Ciebie. Nie boję się ludzi. Boję się diabła, demonów. Nie boję się życia. Nie boję się. Więc nie boję się. Więc nie boję się grzechu. Nie boję się odrzucenia. Nie boję się braku akceptacji. Nie boję się, że cię zawiodę. W ogóle się niczego nie boję. I niczego się nie wstydzę. Nie wstydzę cię mojego ciała. Nie wstydzę się mojego pochodzenia. Nie wstydzę się. Na wszystko. Jestem gotów na wszystko.
wystąp też przeciwko każdemu wstydu, każdemu zawstydzeniu. Jezus najwyższej godzie chwały. Thank you.
to na nic nie liczą Ciebie. Niczego nie możesz skrzywdzić. Nie możesz zrobić niczego, żeby Cię odrzucił. Nie możesz też niczego mu dać. Nie możesz niczym zasłużyć. To się nazywa łaski. Nie musisz chodzić wokół Niego i myśleć, co zrobię. Albo tak. Po prostu zmarsz się nogi. Albo zrób ryję. Tata Cię kocha. On Cię kocha. On dał swojego Syna po to, abyś dzisiaj mógł przed Jego tronem marszczyć nosek. I w Twoim zmarszczeniu noska będzie więcej mocy niż w całym Twoim staraniu się. Uwolnij się od tego. Hakatara la sere, mara la sere. Bądź bezwstydny nareszcie. Nareszcie. Hakatara la sere. Rozstań się. Rozstań się. Zażenowanie przed tronem Ojca. Otworzysz jakąś
dziwną hybrydą. Z lepszego nie można zrobić lepszego. Jesteś najlepszy. Nakryj duszę swoją teraz do życia. Nakaż je, żeby się ugięła do wiary. Yeah!
wdzięczny.
stoisz na prawdzie, kiedy wybrałaś prawdę. Naprawdę może wybrać każdy, kto zechce. Każdy, kto zechce. Nie ma specjalnego namaszczenia dla jednych, a dla innych innego. Jeśli tylko wybierzesz prawdę i zdecydujesz, żeby wierzyć tej prawdzie. Tak naprawdę rola twoja się skończyła. To tym idzie łatwo. Nawet kiedy jest ciemna dolina, kiedy jest wokół noc, kiedy jest docisk. To człowiek, który pokochał prawdę i zaufał jej, się rozgląda po prostu i mówi: o, coś tak szaro w tym dzień. Ale nigdy nie widzi nocy, nigdy nie widzi ciemności. Nigdy. Od 2001 roku w ogóle mi się nie ściemnia. Chrześcijaństwo jest łatwe. To tylko ludzka głowa sobie go utrudnia. Utrudnia go sobie. Jak będziemy w niebie kiedyś, to będziemy mieli wielki upaw z tego, jak bardzo utrudnialiśmy sami sobie życie tutaj na ziemi. Jak pomyślimy o tym, za kogo uważaliśmy diabła i demony, to będziemy tam leżeć i machać nogami ze śmiechu. Rozumiem. Po prostu. Ale można wcześniej to załapać. Można to załapać wcześniej. Załap to wcześniej. Już nigdy nie mów, że jest trudno. Nie przychodź przed Boga i mów: tak mi trudno, Panie, ale mi trudno. Więc Panie Boże, zdawało mi się, że mi trudno, tak powiem. Zdawało mi się, jakaś śrubka mi się odkręciła. Teraz proroczo przykręcam sobie tą śrubkę. Albo oleju sobie wylewam. Ty naprawdę jesteś Bożym Synem. Naprawdę. To nie jest żadna demagogia, to nie religia. Naprawdę Królestwo należy do was. Po prostu Królestwo do was należy. To najcięższa rzecz do zaskoczenia w chrześcijaństwie. To jest moje. 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 Rozumiesz? Mogę latać z gołym tyłkiem po tym Królestwie. Mój dom, mój dom, mój dom. Tylko zaburzony człowiek we własnym domu musi zrobić sobie make-up i dobrze się ubrać. Normalny człowiek to hasa po domu. Tak normalnie każdy hasa w domu. Gdzieś tam wychodzi, to sam się coś podkręcił. Podreguluje się jakoś. A w domu to sobie hasasz. Bo co? Bo to jest twój dom. Twój dom. A co Boże mówi: nie bój się, mała trzutko, upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Wam. My często pytają: co ty tam robisz? Zbudzasz różne kontrowersje. Mówię: nie, jestem w domu. A w domu jestem po prostu. W domu jestem. To się zachowuje jak w domu. Poczuj się w domu, tak, czuj się w domu. Nie zastanawiaj się, czy cię dom nie wypluje. To twój dom. Ty masz klucze królestwa. Na drugie masz Piotrek. Piotrek masz na drugie. Piotrek. Dałem ci klucze królestwa, Piotrek. Otwieraj, zamykaj, co chcesz. Zwiąż, rozwiąż. Chrześcijanie się trzęsą,
Chciałem zrobić dzisiaj, Panie, Panie, poprowadź mnie, Panie, prowadź mnie, Panie, 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 szpital psychiatryczny. To Twój dom, Twoje klucze. Kula wiem. Dla Ciebie nie ma piekła. Rozumiesz? Jak sobie nie zrobisz piekła na ziemi, to nigdy piekła nie doświadczysz. Mi się wydaje, że niektórzy chrześcijanie chcą doświadczyć piekła, bo wiedzą, że go nie zobaczą w przyszłości nigdy. To to robią na ziemi. Mówię, zrobię sobie na ziemi trochę, zobaczę, jak jest piekło. Trochę rozkminię, trochę się pomartwię, trochę się załamię, trochę się powstydzę. Pochodzę trochę w moich patologiach. Po co? Trochę się zbuntuję. Po co? I po co? Podziękuj Bogu, że jesteś domownikiem teraz. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy domownikami Twojego Królestwa. Idziemy tam, gdzie jest ogień. Wszystkie stresy się chmurka.